coś, co mnie odgradza od drugiego człowieka, od jego bliskości, od spotkania z nim. Te mury również mogą być i fizyczne, i duchowe. Myślę, że o wiele więcej pośród nas tych murów duchowych i wewnętrznych, jakaś nieuzdrowiona pamięć, jakieś emocje, które wymagają terapii. To wszystko może sprawiać, że pośród nas, chociaż tego nie widać, istnieją niewidzialne mury.